Dzień dobry Państwu! Z tej strony Gościwit Witmajnowski, podcast Interpretacje. Na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować tym z Państwa, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Bajkofee 2. Kiedy brakuje źródeł, badacze chętnie posługują się analogią, że skoro w jednym przypadku tak się rzeczy miały, to w innym, analogicznym przypadku musiały się mieć podobnie. Z takim myśleniem, Per analogiam mamy często do czynienia przy zestawianiu dziejów dawnych Słowian z tym, co wiemy o pierwotnych Germanach. Czasem te analogie są uprawnione, np. etnonimy, nazwy Słowianie i Germanie, zanim po raz pierwszy zostały odnotowane w zachowanych źródłach greckich i łacińskich, były zupełnie niemal nieznane w śródziemnomorskich kręgach literackich. O Słowianach, Sklawinach, po raz pierwszy piszą jakoś tak zaraz po 550 roku Prokopiusz i Jordanes. Później zaś nazwa ta jest nieustannie wspominana przez różnych autorów rzymskich piszących po łacinie, po grecku czy po syryjsku. Podobnie o Germanach nikt nie wspomina przed 80. rokiem, przed naszą erą. Potem zaś nie znikają ani na chwilę ze źródeł antycznych. Wcześniejsze odnotowania obu etnonimów w źródłach można policzyć właściwie na palcach jednej ręki. Te o Słowianach przed 550 rokiem i te o Germanach przed 80 rokiem, przed naszą erą. I do tego jeszcze te odnotowania są niezwykle trudne w interpretacji. Właściwie nie ma dla nich jednoznacznej interpretacji. Czyli w obu przypadkach możemy powiedzieć, że nie znano w świecie starożytnym Słowian czy Germanów. Aż do pewnego momentu, a gdy, gdy już ich poznano, byli nieustannie odnotowywani, jako lud niezwykle istotny politycznie. I Germanie, i później Słowianie. Ten brak wiedzy przed pierwszym odnotowaniem w źródłach jest niezwykle frustrujący dla wielu badaczy i zaskakujący zarazem. W jaki sposób dwa tak znaczące ugrupowania regionalno-językowe mogły się tak długo kryć, przed światem antycznym. Starożytni Grecy mieli świat europejskiego barbarykum rozpoznany na relatywnie dobrym poziomie. Wyróżniali w nim jednak wyłącznie dwie wielkie ugrupowania ludzkie. Dwa wielkie: Galatów na zachodzie i Scytów na wschodzie. I może jeszcze mitycznych Hiporboryjczyków na północy jako trzecie. Jednak aż po 80. rok przed naszą erą nie słyszeli o Germanach. Tak samo starożytni Rzymianie mieli znakomicie rozpoznany świat barbarikum na północ od Dunaju i wschód od Renu, gdzie wyróżniali dwa wielkie superetnosy Germanów i Sarmatów oraz kilka setek mniejszych. Ale przed 550 rokiem nie znają nazwę Słowianie. Może poza jednym wyjątkowym zapisem geografii Ptolemeusza. Dlaczego zatem klasyczni i hellenistyczni Grecy nie znają Germanów, a starożytni Rzymianie nie znają Słowian? Nasuwałaby się na to jedna prosta odpowiedź: Nie znają, bo są to ludy nic nieznaczące w czasach wcześniejszych. Ludy, które nabrały znaczenia dopiero po tym, jak zostały po raz pierwszy odnotowane w źródłach. I taką odpowiedź wielu badaczy chętnie przyjmuje w stosunku do Słowian utrzymując, że rzekomo Słowianie wykrystalizowali się jako grupa etniczna dopiero gdzieś na początku VI wieku. Ale przyjęcie jej wobec Germanów jest nieakceptowalne, bo przecież ci Germanie muszą gdzieś być, tylko są nazywani inną nazwą. I tak już grecki odkrywca, pytarz z Masali, musiał około 330 roku przed naszą erą poznać Germanów. Gdy odbył swą wielką wyprawę na północ. Zapewne jako pasażer na kupieckich statkach Morza Północnego i Oceanu, docierając do ciśnien bałtyckich bo chyba nie dalej na wschód. Przed 200 rokiem przed naszą erą Germanie mieli odbyć swą pierwszą wielką wyprawę ku południowemu słońcu, a konkretnie w stronę Morza Czarnego, kiedy to przedstawiciele kultury astorskiej przeszli przez ziemie polskie. Docierając nad Dniestr. Odnotowani zostali potem jako Skirowie, czyli ludzie czystego pochodzenia, w inskrypcji z pontyjskiego miasta Olbia na dzisiejszej Ukrainie, oraz jako Bastarnowie, wśród antycznych, co interpretowano niekiedy jako ludzie mieszanego, nieprawego pochodzenia. Choć dziś etymologia ta uchodzi już powszechnie za błędną. Największa wędrówka ludów germańskich rozpoczęła się jednak około 120 roku przed naszą erą na Półwyspie Jutlandzkim. To stamtąd wyruszyli Kimbrowie i Teutoni. Po drodze pociągali za sobą kolejne plemiona barbarzyńskie, aby razem szukać nowej ojczyzny w lepszym miejscu na świecie. Półwysp Jutlandzki miał się bowiem w znacznym stopniu pogrążyć wówczas w Oceanie. Do Kimbrów i Teutonów dołączyła być może część Lugiów z ziem polskich. Trzykrotnie najeźdźcy pokonywali Rzymian. Spustoszyli ziemię Celtów Wschodnich, zwłaszcza Norikum, dzisiejszej Austrii. Spustoszyli Galię i Hiszpanię. Ale w latach 102 i 101 rzymski wódz Gajusz Mariusz w dwóch bitwach rozgromił dokumentnie Kimbrów i Teutonów. Ludy te dla Mariusza jego współczesnych nie były jednak Germanami, ale po prostu Galatami, Celtami. Dziś jednak badacze unieważniają tę antyczną klasyfikację, mimo że zachowane w nazwach własnych resztki języka Kimbrów wskazują raczej na nie-germańską grupę indoeuropejską, moroceltycką, celtycką, jak na przykład sama ich nazwa Kimbroj, która po germańsku, po przestawce spółgłoskowej brzmi dziś w duńskim Himern. Najazd Kimbrów i Teutonów ma być pierwszym germańskim dążeniem do słonecznej Italii. Drach nach Süd. A oni sami mają być po prostu Germanami, bez jakichkolwiek wątpliwości co do ich etnicznej natury, że ta mogła być w jakiś sposób złożona. Po prostu przesuwa się czas dokonania przestawki spółgłoskowej z K na H na później i nazwa Kimbrowie jest traktowana jako nazwa protogermańska przed przestawką, ale nie celtycka. Słowianom natomiast odmawia się z reguły łączności z historią ludów znanych wcześniej w źródłach, jak na przykład łącznością Słowian i Wenedów. Wszelkie wątpliwości argumentacyjne w przypadku Germanów rozstrzyga się na korzyść wcześniejszego istnienia takiego etnosu. A takie same wątpliwości w przypadku Słowian. Rozstrzega się na niekorzyść wczesnego wyodrębnienia tego etnosu. Jest to przyjęty standard tzw. obiektywności naukowej, od którego niewielu badaczy próbuje odchodzić. Choć uczciwie trzeba przyznać, że od lat 90. ubiegłego wieku coraz częściej kwestionuje się superetniczną, pangermańską autoidentyfikację Germanów starożytności. I czyją tak również niektórzy współcześni badacze niemieccy. Encyklopedie i podręczniki. Żyją jednak wciąż stanem wiedzy na epokę Bismarcka. Kolejną analogię wysuwa się pomiędzy nazwami obu superetnosów: Słowianie i Germanie. Etnonie Słowianie jest jednak przejrzyste etymologicznie, na gruncie języków słowiańskich. Choć nigdy nie będzie możliwe ustalenie dokładnej intencji przyjęcia tej nazwy czy od słowa, czy od sławy. Etnonie Słowianie był i jest. Używany nagminnie przed samych Słowian. Jest więc autonimem, endonimem, nazwą nadaną sobie samym. Co więcej, nazwa Słowianie, czy to w formie Sklawini, czy Sklawi, jest niepowtarzalna. Nie spotykamy jej poza światem słowiańskim. Nie spotykamy w przypadków używania tej czy podobnej nazwy od jakiegokolwiek innego ludu. Może jedynie Sakalawa na Madagaskarze. Choć w ich przypadku. Może to być adaptacja arabskiego sakaliwa, Słowianie czy niewolnicy. Tymczasem w przypadku Germanów wszystko jest inaczej. Nazwa nie jest przejrzysta etymologicznie. Nie wiemy z jakiego języka się wywodzi. Prawdopodobieństwo wskazuje na celtycki, ale pozostaje to tylko w sferze przypuszczenia. Nic nie wskazuje na to, żeby Germanie sami używali tej nazwy na określenie samych siebie. Przed XV wiekiem, kiedy to uczeni renesansowi ponownie odkrywali na długo zaginione lub zapoznane dzieła, jak Germanię Tacyta, geografią Strabona czy geografię Ptolemeusza. A dopiero od końca XVIII wieku upowszechniła się germańska autoidentyfikacja w oparciu o ustalenia językoznawstwa porównawczego. Wcześniej Germanie wiedzieli, że są nazywani Germanami. Włącznie wtedy się odebrali klasyczne łacińskie lub greckie wykształcenie, czyli de facto kiedy stali się Rzymianami germańskiego pochodzenia. Czyli etnonim germanie jest egzonimem, nazwą nadaną z zewnątrz, która nie miała żadnego znaczenia dla tego etnosu przed XV wiekiem a powszechną rozpoznawalność uzyskała dopiero w XIX wieku wraz z rozwojem nauki akademickiej oraz powszechnego szkolnictwa. Co więcej, nazwa Germanie w żaden sposób nie jest unikalna. Spotkać ją można w różnych językach, w różnych częściach świata. Dlatego pojawiające się ostatnio w literaturze analogie pomiędzy nazwami Germania a Słowianie, prowadzące niektórych badaczy do wniosków na temat Tożsamości etnicznych tych ludów są szczególnie absurdalne, gdyż te nazwy funkcjonalnie nie mają ze sobą nic wspólnego. Germanie to nazwa obca, egzonim, zupełnie nieistotna dla ludzi posługujących się językiem zwanym germańskim, czy też później językami germańskimi, aż po wiek XVIII. Słowianie z kolei to nazwa własna, autonim, endonim, podstawa autoidentyfikacji językowej ludzi. Nazywającej swój własny język słowiańskim przez wiele wieków, zanim powstały nazwy odrębne dla jego regionalnych, już zróżnicowanych wariantów, takich jak polski, czeski, ruski, itd. Dlatego ludzie mówiący językami słowiańskimi mieli w całej swej uchwytnej Żdłowo historii poczucie tożsamości słowiańskiej, superetnicznej, ponadregionalnej i ponadklanowej. Natomiast ludzie mówiący językami germańskimi, nie mieli aż po XVIII wiek żadnej germańskiej autoidentyfikacji. Co nie znaczy, że nie mieli poczucia tożsamości superetnicznej, ponadregionalnej i ponadklanowej. Mieli. Większość z nich identyfikowała się po prostu jako lud, naród, Teutones, czyli Deutsch, wersji wysoko niemieckiej, Dacz, w wersji nadmorza północnego. Nazwa Germanie była natomiast poręcznym identyfikatorem ludów europejskiego Barbarykum nadanym z zewnątrz przez niegermański obserwatorów, zaaprobowanym, utrwalonym i rozpropagowanym przez autorów z imperium Romanu. Nic podobnego nie stało się z nazwą Słowianie, która nawet jeśli nie zostałaby odnotowana w VI wieku przez autorów rzymskich, to wypłynęłaby choćby w wieku XIX podczas akademickich prac. Terenowych etnografów, jako nazwa własna ludów słowiańskich. Skąd się zatem wzięła nazwa Germanie? Szczegółów nie znamy, źródeł brak, ale skądinąd tychże samych źródeł jest wystarczająco, żeby na ich podstawie stworzyć mniej lub bardziej prawdopodobne modele. Jak już powiedziałem, nazwa Germanie nie jest unikalna. Jest na przykład plemię perskie wymienione przez Herodota. Mandhialaioj, Derusiaijoj, Germanioj, są to wszystko ludy rolnicze. Inne są nomadyczne: Daoj, Mardoj, Dropikoj, Zagardtij. Zatem Herodot zna siedem plemion perskich. Z tego jedno, zajmujące się rolnictwem, nazywa Germanioj. Jeśli perscy Germaniowie mają cokolwiek wspólnego z europejskimi germanami? Jest to raczej tylko podobieństwo na gruncie wspólnoty indoeuropejskiej, a może jej specyficznego ugrupowania celtycko-irańskiego, gdyż wielu autorów, np. polska iranistka p. sugerują szczególną bliskość Celtów i Ariów w ramach rodziny ludów indoeuropejskich. Bliskość dostrzegalną właśnie w onomastyce, w nazewnictwie. Wydaje się jednak, że ta nazwa może mieć więcej wspólnego z nazwą irańskiego regionu nad Zatoką Perską Karmania, staroperskie Karmana, średnioperskie Kirman. Jest też plemię hiszpańskie w Oretanii, nazywające się Germani. Wspomina o nim m.in. Pliniusz. To plemię hiszpańskie jest o tyle ważne, że autorzy starożytni z epoki gdy już wyodrębniono Germanów jako osobny od Celtów etnos, uważali, że hiszpańscy Germani są to migranci z ludów Belgów czy też Germanów, migranci jeszcze z IV wieku przed naszą erą. W Hiszpanii, w kontakcie z ludami iberyjskimi Startesos, czy też już z Celto-Iberami, ci Germani mieliby stworzyć własny niewielki, ale unikalny etnos. Jeśli przyjmiemy za dobrą monetę, ten model migracyjny świadczyłoby to o tym, że nazwa Germanie była znana w świecie celtyckim, środkowoeuropejskim jeszcze przed IV wiekiem, przed naszą erą. Byłaby to zatem nazwa dość starożytna. Tylko czy pozostawałaby w jakimkolwiek związku z ludami mówiącymi tym językiem, który dziś nazywa się germańskim? W inskrypcji łacińskiej zwanej Fasti Capitolini z 13 roku naszej ery zachowała się informacja o triumfach, jakie odbywali rzymscy konsule. Tak zwane Fasti Triumphales. Dla roku 222 lub też pierwszego przed naszą erą, tu trzeba przypomnieć, że rok rzymski zaczynał się wówczas jeszcze 1 marca, mamy informację taką marcus. Claudius, Marci Filius, Marci Nepos, Marcellus Consul, de Galleis insubris et Germanis, Spolia opima retulit, duce hostium virdumaro ad clastidium interfecto, calendis Marti. A zatem Mare Claudius Marcellus, Konsul, odbył triumf za zwycięstwo nad Galami insubrami oraz Germanami. Jest to zaskakujące, ponieważ to jego zwycięstwo miało miejsce pod miastem Plastidium, położonym kilkanaście mil na wschód od obecnej Piaczęcy w dzisiejszej północnej Italii. W czasach, kiedy ten rzymski wódz odbywał triumf, była to jeszcze Galia Przedalpejska. Triumf nad De Germaneis jest wyraźnym potwierdzeniem, że w przededniu wojny z Hannibalem Konsul rzymski otrzymał triumf za zwycięstwo w wojnie z jakimiś galami w dzisiejszej północy Italii, byli to subrowie, oraz nieoczekiwanie za zwycięstwo również nad Germanami. Zmianka o Germanach pod 220 rokiem przed naszą erą byłaby znacznie wcześniejsza niż inne, które z reguły pojawiają się w tekstach antycznych dopiero jakoś po 80 roku przed naszą erą. Nazwa ta, wzmianka, jest tak wczesna, że wydaje się wynikiem jakiejś pomyłki, co niektórzy badacze uważają, że to wynik poprawienia pierwotnej zapiski o triumfie w czasach cesarza Augusta, gdy Germanie byli już doskonale rozpoznawalnym wrogiem Imperium Romanum. Niektórzy przyjmują tę zapiskę w fastii w sposób dosłowny, że już w III wieku przed naszą erą Germanie u boku Galów wyprawiali się do Italii. Na obecność Germanów ma wskazywać na przykład słynna inskrypcja na hełmie znego, trudna do jednoznacznego datowania, posiadająca jednak wyraźne protogermańskie czy też paragermańskie cechy językowe. Trzecia możliwość interpretacji tej inskrypcji to przyjęcie, że nazwa Germanie dla roku 222 przed naszą erą jest poprawna. Wcale jednak nie odnosi się do tych ludów, które w przyszłości zwać się będzie germańskimi w świetle identyfikacji regionalno-językowej. Kim zatem mogliby być ci niegermańscy Germanie? Aby na to odpowiedzieć, trzeba przyjrzeć się próbom etymologizowania tej nazwy. Nie jest to łatwe, gdyż istnieją nazwy, wyrazy podobne. Na przykład w języku łacińskim. Germanus, Germani, Germania była to nazwa bardzo łatwa dla Rzymian i do tego była to nazwa mówiąca ponieważ w łacinie istnieje przymiotnik Germanus, Germana, Germanum braterski, siostrzany, noszący rodzeństwa właściwy, prawdziwy przymiotnik ten wywodził się od rzeczownika German, Germinis, pęd, odroś, zalążek, zarodek od tego rzeczownika była pierwotnie forma germinanus, która później uległa tautologii, czyli obcięciu jednej sylaby z N w Germanus. German, inny łaciński wyraz, wywodzi się od czasownika gigno rodzić, powstał przez dysymilację z genmen. W łacinie jest też wyraz genimen owoc. Nie można więc całkowicie wykluczyć, że nazwa Germania jest etnicznym zastosowaniem wyrazu łacińskiego. Łacińskiego przymiotnika, przełożeniem na łacinę określenia etnosu w jakimś tym języku. Tak uważa między innymi geograf Strabo, który pisze w ten sposób: Teraz części kraju po drugiej stronie Renu, za krajem Celtów, skierowane na wschód, są zamieszkałe przez Germanów, którzy, chociaż sami wywodzą się z pnia celtyckiego, charakteryzują się większą dzikością, wielkością i płowością włosów. A we wszystkim pozostałym są podobni do Celtów. I wyglądem, i zwyczajami, i sposobem życia. I z tego powodu, jak sądzę, słusznie nadali im Rzymianie tę nazwę, czyli nazwę Germanie, rozumianą jako pobratem czy właściwi. Ponieważ chcieli zaznaczyć, że są to prawdziwi, czyści, niezmieszani Celtowie. Gnesioi keltoj po grecku. Ponieważ w języku Rzymian germanos oznacza Gnesios, czyli prawdziwy. Czyli Gnesios Keltos Galatas. To Germanus Gallus, prawdziwy gal. Potem sam wyraz Gallus Galli przestał być wymieniany. Pozostało tylko Germanus Germani, prawdziwy. Na to wskazywać wydaje się Orozjusz, piszący o najeździe Kimbrów i Teutonów tak adversus cimbros et teutonas et tigurinos et ambronas galorum germanorum gentes. Czyli przeciw cimbrom, teutonom, Tigurynom i ambronom, ludom, galów germanów. Galów germanów są tutaj bez jakiegokolwiek wzajemnego uzupełnienia, bez żadnego et, bez żadnego kwe, bez żadnego spójnika, bez żadnego wskazania relacji między tymi wyrazami, tak jakby... Germanorum można było czytać jako po prostu nie nazwę etniczną, ale jako przymiotnik do Galów. Wszystko to są ludy prawdziwych Galów. Czy takie mogło być rozumowanie starożytnych Rzymian, nadających tę nazwę? Strabon pisze na przełomie R, er, a więc ledwie kilka dekad po tym, jak Germanie stali się znani światu rzymskiemu. Może więc przedstawiać tok rozumowania samych Rzymian. Nawet jeśli ten tok rozumowania nie był prawdziwy, Lecz był po prostu etymologią warrońską. Zaproponowano także inne etymologie: celtycką. W Starym Irlandzkim Geir oznacza sąsiad, a Geir okrzyk wojenny. Sąd Germanie to mieli być sąsiedzi albo te krzykacze. To wydaje się najbardziej prawdopodobne od strony okoliczności. Rzymianie, zanim się morski, mogli poznać nazwę Germanie od Galów. Właśnie jako nazwę, sąsiedzi. Istnieje także tymologia germańska, od Geisa, z ger, po rotacyzmie, czyli oszczepnicy. Pytanie tylko, czy w tak wczesnej epoce mogło dojść już do rotacyzmu, typowego dla języków germańskich później. I czy oszczepnicy, taka nazwa nadaje się na nazwę etnosu? Bo że oddziału wojskowego, to oczywiście tak, ale czy ludu? Można mieć wątpliwości. Wydaje się zatem etymologia germańska najmniej prawdopodobna. Co najwyżej mogła to być jakaś regionalna nazwa lokalnego ludu, ale nie super etnosu. Ponieważ, jak zwykle, w przypadku nazw antycznych i średniowiecznych ludów etymologia okazuje się bezradna. Nie znamy po prostu kontekstu i okoliczności nadania nazwy. Pozostaje prześledzić występowanie tej nazwy w źródłach. Herodot wspomina o perskich Germaniach około roku 440 przed naszą e. no, czy z tego jakichkolwiek jakikolwiek wniosek dla Germanów w Europie. Germanie w Oretanii, w Hiszpanii oraz Germanei Fasti Consulares w północnej Italii to możliwe potwierdzenie występowania tego typu nazwy etnonimu w środowisku celtyckim, bo i Hiszpania i północna Italia były wówczas w mocnym stopniu celtyckie. Etnonim Germanie w tradycyjnym dla epoki rzymskiej kontekście rzeki Ren, na razie poprzestajmy na takiej ostrożnej definicji, czym, kim są Germanie, po raz pierwszy pojawić miałby się w Korpus Aristotelicum, w dziele Mirabiles Auscultationes opowieści zdumiewające, gdzie czytamy: Ren i Ister to są rzeki płynące z północy. Jedna przez kraj Germanów, druga przez kraj Pajonów. Latem są one spławne, zimą stają się zlodowaciałe z powodu nadmiernego chłodu i można je przebyć konno, tak jak równinę. Tylko, że dziełko to nie jest autorstwa samego Arystotelesa, lecz jest jakimś późniejszym paradoksograficznym w swojej treści traktatem z epoki, jak się wydaje, już rzymskiej. Stąd też wiedza o Renie i Istrze w nim przekazana nie pochodzi z epoki hellenistycznej, nie pochodzi od Arystotelesa, ale jakiegoś rzymskiego autora, zapewne dopiero z epoki augustowskiej. W tej sytuacji pierwszym autorem antycznym, który wspomina Germanów, jest filozof stoicki. Poseidonios. Pisał on bardzo wiele dzieł, uważa się, że podobnie jak Arystoteles i Eratosthenes, znał się na wszystkim i napisał o wszystkim, natomiast nieszczęśliwie wszystkie jego dzieła przepadły. Natomiast zachowało się z nich całkiem sporo cytatów, tylko cytaty te dają nam dosyć nieraz wypaczone pojęcie o jego dziełach. I tak o tym, że pisał on o Germanach, poświadcza nam autor z III wieku, Atenajos który napisał dosyć oryginalne dzieło Deipno Mędrcy przy uczcie jest to właściwie jeden wielki słownik zawierający różnego rodzaju wyrazy które związane są z ucztą a więc nazwy potraw jak również okoliczności związane z bankietem z bogatą ilustrowane cytatami i tenże Atenaios pisze tak Germanoide hos Historei poseidonios ente triakoste Ariston prosferontei, crea meladon, optomena kai epipinusi, gala, kai oinon, akraton. Germanie, jak opowiada, głosi Poseidonius w 30. księdze swojego dzieła, najlepsze kawałki mięsa rozdają upieczone i piją mleko oraz niezmieszane wino. Poseidonius z Apamei. Znany jednak bardziej jako Poseidonios z Rodos, którego to miasta otrzymał obywatelstwo. Przypisuje się jemu także fragment z plutarchowego Życiorysu Mariusza, gdzie także mowa o Germanach. Jest to jednak tylko przypuszczenie. U Plutarcha czytamy, co następuje. Z wyglądu podobni byli najbardziej do szepów germańskich Teutoni i Kimbrowie, zamieszkujących kraje nad Morzami Północnymi. Zdradzał to ich olbrzymi wzrost. Jasno niebieskie oczy, a także to, że właśnie Germanie, cymbrami, nazywają rozbójników w przekładzie Mieczysła Broszka. Fragment ten jednak nie jest sygnowany imiennie, inaczej niż fragment Atenajosa. Stąd też wedle metodologii bardzo rygorystycznej, ale też i chroniącej przed pomyłkami ustalonej przez Feliksa Jakobiego, zbierającego fragmenty greckich historyków. Nie może być uznane za twardy dowód tego, że to, co przytacza Plutarch, napisał rzeczywiście Poseidonius. Kształt temu fragmentowi mógł nadać już sam Plutarch pod koniec I wieku naszej ery, gdy Germanie byli całkowitą codziennością rzymskiego życia politycznego. Pozostaje jednak niezwykle silne i wiarygodne świadectwo tegoż właśnie Atenajosa z III wieku. Które ułożył słownik tematyczny Deipnosofistai, gdzie objaśnia wszystko, co ma związek z ucztą jedzeniem, no i stąd ta informacja o tym, że jedzą pieczone mięso i piją mleko oraz niezmieszane wino. Dzieło posejdoniosa, jego historia, liczyła sobie 52 księgi. Obejmowała ona historię powszechną świata starożytnego, będącą kontynuacją historii Polibiusza. Zapowiadała dzieje po roku 146, owym sławnym roku, kiedy to Rzymianie zburzyli dwa wielkie miasta Korynt i Kartaginę. Jest wnianka o Germanach w Księdze 30. Kim są ci Germanie, którzy jedzą mięso, piją mleko i niezmieszane wino? Czy chodzi tutaj o Kimbrów i Teutonów? Wydaje się, że tak. Z historii Poseidoniosa zachowały się fragmenty wyłącznie o charakterze bankietowym, ponieważ zachowały się one wyłącznie w dziele mędrcy przy uczciu Wiemy, że to dzieło liczyło 52 księgi, że pokrywało ono lata 146-88 przed naszą erą, czyli w grubcie, grub, z grubsza 58 lat, czyli z grubsza jedna księga na jeden rok. Wiemy, że w 28 księdze wspominał posej donios Antiocha VIII Gryposa, który był królem w Syrii w latach 123-96 przed naszą erą, a w księdze 34 czwartej są Apollonios i Herakleon, pasożyt i wódz z otoczenia tego samego króla. Księga 30 przepadać więc powinna jakoś tak na lata 116-110. A więc na początek opowieści o ekspedycji Kimbrów i Teutonów. To do nich odnosi się ta wzmianka o Germanach. Tyle, że nie jest to rękopis Posejdoniosa, ale cytat u Atenajosa, jednak autora z III wieku, gdy Germanie byli już powszechnie znani z Atlantycznego. Czy Poseidonios też pisał o Kimbrach i Teutonach jako o Germanach? Tego nie wiemy. Nie można wykluczyć i tego, że to Atenajos. Dopiero ujednolicił terminologię. Poseidonius zmarł około 51 roku przed naszą erą, a więc w rok po tym, jak upadło powstanie Vercingetorixa w Galii. Jeśli pisałby w ostatnich latach swego życia, mógł informacje o Germanach czerpać z relacji Cezara, który opisywał swoje walki w Galii, w Germanii i w Brytanii, której też się wyprawił. Badacze zakładają jednak, że Poseidonios przystąpił do pisania dziejów powszechnych już w latach 80. bezpośrednio po swoich dalekich podróżach po zachodniej Europie, w których odwiedził także Galio. W takiej sytuacji to Cezar jechałby do Galii w roku 58 przygotowany na spotkanie z Germanami dzięki historii Poseidoniosa. Poseidonios był bowiem mentorem Rzymian, nie tylko Cezara. Ale i Cicerona, którzy udawali się do niego na Rodos, aby pobierać nauki filozoficzne oraz wszelkie inne. Także na przykład o przyczynach, które powodują, że oceany mają przypływy i odpływy. To dla Cezara okazało się bardzo ważne podczas walk z Wenetami na Oceanie Atlantyckim. Rzymianie oglądali świat i pojmowali świat oczyma Posejdoniosa. Ale i Poseidonios zbierał informacje o tym świecie dzięki obserwacjom Rzymian. I w tym świecie pojawili się właśnie Germanie, jako odrębna od Celtów grupa barbarzyńców. Kiedy dokładnie to się stało, nie wiadomo, ale na pewno przed 58 rokiem, przed naszą erą, kiedy to Cezar starł się po raz pierwszy w Galii z wojskami ariowista, germańskiego wodza, próbującego podporządkować sobie tę krainę. Tak samo jak próbował podporządkować sobie Cezar. Cezar okazał się być zwycięzcą w tym pojedynku. Tylko czy stało się to kilka lat przed 58 roku, gdy na przykład dywicjak z plemienia Edułów przedstawiał Rzymianom trudne położenie Galii, najechanej z Zarenu przez Germanów, czy około 70 roku, gdy doszło do tego najazdu. Czy też już około roku 80, gdy Poseidonius przetwarzał zebrane podczas swych podróży informacje o Europie Zachodniej i o Oceanie, gdyż ten również bardzo go interesował. Te szczegóły nam dziś umykają. Nie da się jednoznacznie wyinterpretować źródeł. Pewne jest tylko to, że gdy w 101 roku przed naszą erą Gajusz Mariusz rozgromił Kimbrów pod Werczelle, on sam. I rzymska opinia publiczna była przekonana, że pokonano Galów, Celtów, a nie Germanów. Tego pojęcia jeszcze Rzymianie wówczas nie znali. Natomiast w 58 roku przed naszą erą, Cezar już wyraźnie rozróżnia Germanów od Gallów. To wprowadzenie Germanów do świata rzymskiej geografii i etnografii dokonało się w przeciągu owych 40 lat, w pierwszej połowie I wieku przed naszą erą. Do rozpropagowania koncepcji Germanów natomiast bezwzględnie przyczynił się już Cezar i jego komentarze do wojny galijskiej. Łacińskie komentarze to właściwie greckie hypomnemata, czyli zapiski czynione dla pamięci. Przedstawiono w nich wydarzenia lat 58-50, lat podboju Galii. Kogo określa Cezar mianem Germanów? Kim są ludzie tak zwani w jego apologetycznym dziele, o własnych dokonaniach w wojnie, dziele pisanym dla zyskania poklasku u rzymskiej opinii publicznej. Przede wszystkim Germanie to są ludy mieszkający za Renem, na wschód od Renu. Zaświadcza o tym już samo rozpoczęcie komentarzy do wojny galijskiej, którego niegdyś uczyli się na pamięć uczniowie poznający łacinę. Galia est omnis divisa in parte stres. A dalej w przekładzie Eugeniusza Konika. Z nich wszystkich najdzielniejsi są Belgowie, ponieważ mieszkają najdalej od kultury i cywilizacji naszej prowincji, przez co kupcy bardzo rzadko do nich zachodzą, przywożąc towary przyczyniające się do zniewieścienia ludzi, a poza tym sąsiadują z mieszkającymi za renem Germanami, z którymi prowadzą ustawiczną wojnę. Z tego powodu również Helwetowie przewyższają dzielnością pozostałych Gallów. Gdyż niemal w codziennych walkach ścierają się z Germanami, bo albo odpierają ich od swoich granic, albo też sami na ich ziemiach wojują. A zatem Cezar już w pierwszej księdze wyraźnie odróżnia Germanów od Galów sensu largo, czyli mieszkańców Galii. Galowie sensu largo dzielą się na Galów sensu stricto, zwących się Celtami. Na Akwitanów i na Belgów. Akwitanowie i Belgowie są zatem Galami tylko w rozumieniu regionalnym, ale nie etnicznym. Akwitanowie i Belgowie nie są wedle Cezara Celtami. I o ile badacze zgadzają się, że Akwitanowie to starożytni pobratemcy Basków, od zazwyczaj ignoruje się opinię Cezara i innych starożytnych o odrębności Belgów. Uważa się ich za lud celtycki, choć odmienny od Galów sensu stricto. Celtowie, Galowie dzielą się na wiele plemion. Opisując ich granice plemienne, wspomina Cezar galijskie nazwy plemienne. Ale jeśli sąsiadują oni z Germanami, pomija, jakie to konkretne są germańskie plemiona. Pisze tak. Tym łatwiej do tego nakłonił, ponieważ wskutek naturalnych warunków helwetowie są ze wszystkich stron zamknięci, z jednej strony przez bardzo szeroką i głęboką rzekę Ren, oddzielający kraj Helwetów od Germanów, z drugiej zaś strony bardzo wysokimi górami Jura, leżącymi pomiędzy ziemiami Sekwanów i Helwetów, z trzeciej strony jeziorem Lemańskim i rzeką Rodanem, oddzielającą naszą prowincję od Helwetów. Germanami nazywa Cezar tych, którzy zamieszkują za Renem i którzy przybyli z Renu do Galii. Tak słowami Dywicjaka przedstawia wydarzenia dekady poprzedzającej jego podbój Galii, czyli lata 60. I wieku przed naszą erą. W ich imieniu przemówił Dywicjakus z plemienia Edułów: W całej Galii istnieją dwa ugrupowania polityczne. Pierwszeństwo w jednym z nich utrzymują Edułowie, w drugim Arwernowie. Od wielu lat walczyli oni ze sobą z wielką zaciętością o hegemonię. I oto doszło do tego, że arwernowie i sekwanowie wezwali na swój żołd Germanów. Ci przekroczyli ren najpierw w sile piętnastu tysięcy. Później, gdy tym dzikim i nieokrzysanym ludziom przypadły do smaku grunta, sposób życia i dostatki galów, przeprawiło się ich więcej. Obecnie jest ich w Gali blisko sto dwadzieścia tysięcy. Edułowie i ich klienci raz po raz ścierali się z nimi orężnie. Przez nich pokonani doznali wielkiej klęski, stracili całą górę plemienną, całą starszyznę oraz wszystką jazdę. I oto oni, którzy dzięki własnej dzielności oraz za wzajemnej gościnności i przyjaźni z narodem rzymskim posiadali przedtem największe znaczenie w Galii, wyczerpani tymi wojnami zostali zmuszeni do wydania sekwanom zakładników spośród najznakomitszych rodzin w plemieniu i pod przysięgą, zobowiązać plemię, że ani nie będą domagać się zwrotu zakładników, ani zwracać z prośbą o pomoc do narodu rzymskiego, ani tym bardziej sprzeciwiać się temu, że popadli na trwałe pod ich panowanie i władzę. Ale zwycięskim Sekwanom przydarzyło się coś znacznie gorszego niż pokonanym Edułom, ponieważ król Germanów Ariowist osiedlił się w ich kraju i jedną trzecią ziem kwańskich które zaliczają się do najżyźniejszych w całej Galii, zagarnął. A obecnie wydał sekwanom rozkaz, by ustąpili z następnej trzeciej części swoich ziem, ponieważ przed kilku miesiącami przybyło do niego 24 tysiące Harudów i należało przygotować dla nich tereny pod osiedla. Za kilka lat dojdzie do tego, że wszyscy Gallowie zostaną wygnani z terytorium Galii, a wszyscy Germanowie przekroczą ren. Nie można bowiem przyrównywać ziem galijskich do germańskich, ani też stawiać na równi galijskiego sposobu życia i germańskiego. Ariowis zaś od czasu, gdy pokonał wojska galijskie w bitwie, która rozegrała się pod megatobrygą, rządzi butnie i nieludzko. Jako zakładników domaga się dzieci góry plemiennej i poddaje je dla ostraszającego przykładu wszelkiego rodzaju karom i udrękom. Jeżeli nie wykona się czegoś wedle jego rozkazu i żądania, jest to człowiek nieokrzesany, porywczy i zmienny. Nie można wytrzymać dłużej jego tyranii. Tyle Cezar, a właściwie Dywicjak, którego mowę Cezar zapisał, komponując ją w ten sposób. Bitwa pod Megatobrygo miała miejsce w roku 63, a więc w roku konsulatu Cicerona, który to też wspomina o niej w swoim liście z roku 60. Bitwa musiała być szeroko znana i komentowana w Rzymie. Rzymie, który troszczył się o swoją prowincję na południu Galii. Nic nie wskazuje zatem, żeby to Cezar jako pierwszy prowadził nazwę Germanie do Rzymu. Z całą pewnością zrobili to wcześniej już choćby posłowie Edułów, czy też urzędnicy i wojskowi z prowincji. Niemniej Cezar nazwę tę utrwalił oraz przeniósł na inne krainy, dalsze na północ i na wschód. Poznawał Germanów nie tylko w Galii, ale opisywał także matecznych ludów germańskich z arenem, gdzie dwukrotnie się wyprawił. Początkowo w wojnie galijskiej Cezara, Germanie to są ci, którzy rządzą się w Galii razem z Ariowistem. Nowi germańscy brzybysze z Zarenu są już przez Cezara określani swoimi konkretnymi nazwami plemiennymi. Tak pisze o początku wojny z Ariowistem. W tym samym czasie, gdy Cezarowi przedłożono tę odpowiedź, przybyli do niego posłowie od Edułów i Trewerów. Edułowie ze skargą, że Harudowie, którzy niedawno przyjedli się do Galii, pustoszą ich ziemię. Nawet wydaniem zakładników nie mogli okupić u Ariowista pokoju. Trewerowie zaś powiadomili go, że swebowie w sile stu okręgów rozłożyli się nad brzegiem Renu i zamierzają przekroczyć tę rzekę. Nimi dowodzą bracia Nasuła i Cymberiusz. Cezar, żywo zaniepokojony tymi wiadomościami, uznał, że należy pośpieszyć się, gdyż niełatwo mógłby im stawić czoła, jeśli by nowe zastępy swebów połączyły się ze stanym wojskiem Ariowista. Dlatego więc, po możliwie jak najszybszym zaopatrzeniu się w żywność, śpiesznym marszem ruszył na Ariowista. Tyle Cezar. A zatem Harudowie są germańskimi przyśleńcami. A sfebowie nowymi kandydatami do zajęcia ziem w Gali. Jako ciekawostkę można tu odnotować, że sfebami że dowodzą bracia Nasu i Cyberiusz, co jest standardem u Germanów, mających bardzo często dwóch pokrewnionych ze sobą wodzów. U Galów natomiast bracia zazwyczaj są skłóceni, jak Dywicjak i Dumoryx u Edułów. Armia ariowista składała się z następujących plemion. Dopiero wtedy Germanowie z konieczności wyprowadzili swoje siły z obozu i ustawili się plemionami w jednakowych odstępach. Mianowicie Harudowie, Markomanowie, Trybokowie, Wangionowie, Nemetowie, Sedusjowie, Sfebowie i całe swoje wojsko toczyli ciężkimi, lekkimi wozami, aby nie pozostawała im nadzieja na ucieczkę. W wykazie tym mamy Markomanów, którzy wówczas walczą w Galii. Chcąc zająć ziemię w tym kraju kosztem lokalnych Celtów. Pięćdziesiąt lat później, pod naciskiem adoptowanego syna Cezara Oktawiana Augusta, pierwszego cesarza Imperium Romanum, organizującego za prowincję Germania, Markomanowie dokonają ekspansji na wschód kosztem innych Celtów, bojów. Tworzą sobie na niemal pięć wieków nową ojczyznę, Bojechaimum, dom bojów na terenie dzisiejszej Kotliny Czeskiej. Ostatnie dekady I wieku przed naszą erą są okresem formacyjnym dla Germanów kontynentalnych, którzy przejmują wówczas ziemie celtyckie, a zapewne i ziemie innych indoeuropejskich grup językowych, jak np. Belgów. Ekspansję germańską na zachód powstrzymują Rzymianie, którzy wygrywają rywalizację o ziemię Celtów po zachodniej stronie Renu, i południowej stronie Dunaju. Wobec tego oraz rzymskiego podboju ich własnej ziemi, z czego zrezygnuje dopiero cesarz Tyberiusz, uznając, że Germania jest całkowicie nieopłacalna ekonomicznie, żeby ją podbijać, dopiero wtedy Germanie dokonują swojej ekspansji na wschód w stronę Odry i Kotliny Czeskiej, a następnie daleko na wschód, wzdłuż Dunaju, gdzie utrwala się rzymska granica. Ekspansję tę potwierdzają zabytki archeologiczne, poświadczające przesuwanie się na wschód i południe kultury jastorskiej i jej kontynuacji nadłabskiego kręgu kulturowego. Na wschodzie Germanie napierają na Celtów oraz pozostające w celtyckim kręgu kultury latańskiej ludy, takie jak Lugiowie, łączone z kulturą przeworską. Bojowie ulegają zagładzie, wieci w kleszcze między Germanów, Rzymian i Daków. Lugiowie zachowują swoją pozycję niezależną co najmniej do początku wieku II, a możliwe, że i do przełomu III i IV wieku, już głęboko przy schyłku starożytności. Wśród plemion postania ariowista wymienieni są także Nemetowie. Zamieszkiwali w górnej Nadrenii, w okolicach miasta Spira, zwanego Nowy Magus Nemetu. Etymologii ich nazwy jedni poszukują w nazwie celtyckiej bogini Nemetony, inni w nazwie Nemeton, czyli celtyckiego świętego okręgu kultowego. Generalnie już w V wieku przed naszą erą, inskrypcje etruskie poświadczają to imię celtyckie jako funkcjonujące wśród plemion, które wówczas najeżdżały w Italię Minemetijeś w onomastyce celtyckiej. Niektórzy badacze przyjmują, że słowiański wraz Niemiec Znaczenie człowiek niemy jest wynikiem błędnej etymologizacji nazwy Nemetowie. Nie ma na to jednak wystarczających dowodów. Cezar zna poszczególne plemiona germańskie i wie na przykład, że Tenktarowie i Uzypetowie byli napadani przez swebów przez trzy lata i błąkali się po różnych stronach Germanii, aż w końcu przybyli na Dren do kraju belgijskich Menapiów. I pisze tak, w takim samym położeniu znaleźli się Uzypetowie i Tęktorowie, o których wyżej mówiliśmy. Przez wiele lat powstrzymywali oni napór swebów. Ostatecznie jednak zostali wygnani ze swoich dziedzin i po trzyletnim błąkaniu się po wielu rejonach Germanii dotarli na Dren, na tereny zamieszkane przez Menapiów. Mieli oni pola, zagrody i wsie po obu brzegach rzeki. Belgowie mieszkają po obu brzegach rzeki. Ale wystraszeni nadejściem tak wielkiego tłumu, odeszli ze swoich zabudowań, które posiadali za rzeką i, rozstawiwszy straże po tej stronie Renu, nie pozwalali im na przeprawę. Kiedy zaś owi, po wypróbowaniu wszelakich sposobów, nie mogli ani przedrzeć się przemocą z braku statków, ani też przeprawić potajemnie ze względu na strażę menapiów, upozorowali powrót do swoich siedzib i stron. A następnie po trzech dniach drogi niespodzianie zawrócili i po sforsowaniu konno całej tej drogi w ciągu jednej nocy napali na nieświadomych i niczego nie przeczuwających menapiów, którzy po otrzymaniu od zwiadowców wiadomości o odejściu Germanów, bez obaw powrócili za ren do swoich wsi. Po ich wymordowaniu, a po zagarnięciu ich statków, przeprawili się przez rzekę, zanim ta część menapiów, która mieszkała po tej stronie Renu, Dowiedziała się o tym, i poza władniczych zagrodami przez resztę zimy żywili się ich zapasami. Początkowo Cezar bardzo wyraźnie oddziela zatem Belgów od Germanów w pierwszych księgach swoich komentarzy do wojny galijskiej. Tak pisze o zimowaniu z roku 58 na 57 przy naszą erą oraz o wybuchających wtedy spiskach belgów. Następnie dlatego, ponieważ byli Belgowie podburzani przez niektórych Gallów, częściowo przez tych, którzy nie życzyli sobie dalszego przebywania Germanów na terenie Galii, ale również niechętnie znosili to, że wojsko narodu rzymskiego zimuje i zagnieżdża się w Galii. Im większego nabywaj na Cezar rozeznania wśród tamtych ludów, tym większe pojawia się w jego dziele zamieszanie. Kto jest Germaninem, nawet jeśli mieszka po zachodniej stronie Renu. Wszyscy natomiast pozostali Belgowie, tak pisze Cezar, stanęli pod bronią. Do nich dołączyli mieszkający po tej stronie Renu Germanowie. A wszystkich ich ogarnął taki szał, że nie potrafili nawet odstraszyć od solidaryzowania się z Belgami Suesjonów, swoich braci i krewniaków, korzystających wraz z nimi z tych samych praw i ustaw i podlegających tym samym władzom wojskowym i cywilnym. Germanie po tej stronie Renu mogli być oczywiście pozostałością jakiejś akcji kolonizacyjnej podjętej przez Ariowista. Jednak później Cezar wymienia już konkretne germańskie plemiona wśród Belgów. Czytamy tam. Gdy Cezar wypytywał ich, które plemiona i ile porwało za broń i jaka jest ich siła bojowa, otrzymał następujące informacje. Większość Belgów jest germańskiego pochodzenia i już dawno temu przekroczyli Ren. I ze względu na żyznę po tej stronie ziemi osiedli się tu, u Galów, zamieszkujących te tereny wygnali. Oni jednak, oni jedyni, gdy za pamięci naszych ojców, całą Galię najechali Teutonowie i cymbrowie, nie dopuścili najeźdźców do swoich dziedzin. Z tego powodu przez pamięć o tych wydarzeniach nabrali nadmiernej pewności siebie i pychy w zakresie wojskowości. Sąsiadami ich. Belgów, są suesjonowie. Kraj ich jest najrozleglejszy, a ziemie najurodzajniejsze. Królem ich był jeszcze za naszych czasów Divicjakus, człowiek w całej Galii najmożniejszy, który poza znaczną częścią tych obszarów dzierżył władzę także nad Brytanią. Obecnie królem jest Galba. Jemu przez wzgląd na poczucie sprawiedliwości i rozwagę pragnął powierzyć za zgodą wszystkich Naczelne dowództwo podczas całej wojny. Mają oni 12 miast i obiecali 50 tysięcy zbrojnych. Tyle samo Nerwiowie, którzy u samych nawet Belgów uchodzą za najdzikszych i tych najdalej mieszkają. 15 tysięcy dają Atrebatowie, 10 tysięcy Ambianowie, 25 tysięcy Morynowie, 9 tysięcy Menapiowie, 10 tysięcy Kaletowie. Tyle samo weliokassowie i Wiromandułowie. 19 tysięcy Atuatukowie. Kondrusowie, Eburonowie, Cerosowie, Cemanowie, których obejmuje się wspólną nazwą Germanów, sądzą, że mogą uzbroić 40 tysięcy ludzi. A zatem tak jak w Galii, jako regionie, są różne ludy, Galowie sensu stricto, Akwitanowie, Belgowie, tak samo w kraju Belgów mamy Belgów sensu stricto i Germanów. Cezar nie utożsamia Belgów z Germanami. Dalej pisze tak. Po tych wydarzeniach Cezar miał wszelkie powody do uznania Galii za uśmierzoną. Belgowie zostali pokonani, Germanowie przypędzeni, Sedynowie w Alpach pobici. Cezar dostrzega jednak Germanów wśród Belgów. W innym miejscu pisze tak. Gdy tu przybył Cezar, dowiedział się, że stało się to, o czym przypuszczał, że może nastąpić. Niektóre plemiona. Wyprawiły poselstwa do Germanów z zaproszeniem, aby odstąpili od Renu i że przygotują na nich wszystko, czego zażądają. Germanie, ujęci tymi obietnicami, coraz rozleglej rozpuszczali swoje zagony i wtargnęli w dziedziny Eburonów i Kondruzów, będących klientami trewerów. Tyle Cezar. A przecież wcześniej, we wcześniejszej informacji o siłach zbrojnych Celtów, Cezar napisał, że ci sami Eburonowie i Kondrusowie. Wraz z celosami i Cemanami objęci są wspólną nazwą Germanów, czyli Cezar zaprzecza Cezarowi. Skąd przyczyna takich rozbieżności? Dalej pisze Cezar tak. Segnowie i Kondruzowie, plemiona germańskie, żyjące pośród Eburonów i Trewerów, wyprawili do Cezara posłów z prośbą, aby nie zaliczały do swoich wrogów i żeby nie sądził, iż wszyscy Germanie, żyjący po tej stronie Renu, mają wspólne interesy. Oni o wojnie wcale nie myśleli, żadnych posiłków Ambioryxowi nie posyłali. A więc jednak są to Germanie, nie Belgowie. Tak w kolejnym miejscu potwierdza swoją pierwotną wersję Cezar. W innym miejscu Cezar pisze tak. Do kraju trewerów, plemię ich, przez sąsiedztwo z Germanią, wyświczone w codziennych bojach, niewiele różniło się od Germanów sposobem życia i dzikością. I nigdy nie wykonywało tego, co zostało mu nakazane, chyba tylko przymuszone przez wojsko oczywiście, rzymskie wojsko. I tu chyba tkwi przyczyna tych rozbieżności. Cezar oceniał etniczność ludów zamieszkujących Galię wedle ich potencjału politycznego i zagrożenia dla jego przedsięwzięcia podboju tego kraju. Rozróżniał głównie między łagodniejszymi w relacjach Galami i bardziej dzikimi Germanami. Na to nakładało się dodatkowe przekonanie, że Galowie, w tym Belgowie, są na zachód od Renu, a Germanie na wschód od Renu. Oczywiście, Celtowie w przeszłości zamieszkiwali rozległe tereny za Renem, tak pisze o tym także Cezar. A były kiedyś czasy, gdy Galowie przewyższali Germanów męstwem, pierwsi wszczynali wojny, a z powodu nadmiaru ludności wyprawiali osadników za Ren. Tak więc najurodzajniejszej ziemię Germanii, nieopodal lasu hercyńskiego, który jak widzę znany Eratosthenesowi i innym autorom greckim z i który oni określali nazwą Orkynia, zajęli Wolkowie-Tektosagowie i tam się osiedlili. Lud ten do tej pory tych siedzib się trzyma i cieszy się jak największym uznaniem dzięki poczuciu sprawiedliwości i sławie wojennej. Obecnie, gdy Germanowie nadal trwają przy tej samej biedzie, niedostatkach i skromnych wymaganiach co dawniej i z takiego samego pożywienia oraz okrycia korzystają, to Gallom natomiast, sąsiedztwo naszych prowincji oraz znajomość zamorskich towarów luksusowych dały możliwość zwiększenia dobrobytu i potrzeb. Zwolna przywykli do ulegania i pokonanie wielu wojnach nawet sami nie chcą się równać z Germanami w męstwie. Wysyłanie osadników Zaren z Gali wydaje się być racjonalizacją obserwacji etnicznych, występowania ludów celtyckich na tych terenach, które to Rzymianie uznali za kolonistów z terenów bardziej galijskich w ich czasach, czyli z Zarenu na zachód od Renu. W rzeczywistości migracja celtycka kierowała się ze wschodu na zachód. Kultury hasztacka i lateńska z terenu obecnych Niemiec, a więc dawnej Germanii, ekspandowały na zachód w stronę Galii. Rzymianie nie mieli jednak o tym zapewne pojęcia, stąd przekonanie, że dawniej to Galowie kolonizowali Germanię. Nie zmienia to faktu, że Germani ukształtowali się jako etnoim w kontraście do Celtów Galów. Oznaczano nim nie tyle jakiś zupełnie odmienny od Celtów lud, ale lud barbarzyńców modelowych. w Tymczasem Celtowie, zostali osłabieni w swojej barbarzyńskiej mocy przez towary i zwyczaje przeniesione do ich kraju przez kupców ze świata Śródziemnomorskiego. Drugą cechą, różniącą Germanów, był ich kraj zamieszkania, czyli barbaricum na wschód od Renu. W tym wszystkim nie ma miejsca na kwestie językowe. Ludy zachodniej części europejskiego barbaricum wciąż były jeszcze konglomeratem wielojęzycznym. Jeden wspólny język germański dopiero się kształtował, gdy dochodziło do przestawki spółgłoskowej, która wyróżnił ten język na tle innych języków indoeuropejskich, gdzie tego typu przestawka się nie dokonała. Sąsiadowały z tym językiem zapewne jakieś języki paragermańskie, które choć podobne, to jednak nie podlegały, nie uległy podobnym zmianom fonetycznym. Co ciekawe, Zmian tych, czy tego przestawek spółgłoskowych, nie widać jeszcze u Kimbrów i Teutonów około roku 120 przed naszą erą. Stąd niektórzy widzą w nich ludność nie germańską, ale raczej celtycką. Pomiędzy Germanami z Jutlandii, północnych Niemiec, czyli ludźmi nazywającymi siebie później Deutsch, Teutones, a Galami sensu stricto, znajdowały się ludy pośrednie, jak na przykład Belgowie. Jest zatem wielce prawdopodobne, że termin Germanie oznaczał pierwotnie wcale nie językowych przodków ludów, dziś zwanych Germanami, ale północno-wschodnich sąsiadów Celtów, np. Belgów, czy inne ludy na obrzeżu świata celtyckiego. Jednoznacznie potwierdza to tacyt w Germanii, który pisze, że pierwszym ludem nazywanym Germanami byli Tungrowie z Belgii. Stoica ich nosił nazwę Atuatuka, niekiedy od niej określał także Toplemia. Tak pisze tacyt. Ponadto, że nazwa Germania jest świeża, nadal niedawno, ponieważ Germanami nazywali się niegdyś ci, którzy pierwsi przekroczyli Ren i wypędzili Galów, dziś zwali tungrami. Owa nazwa plemienia nie ludu powoli tak się utrwaliła, że najpierw ze strachu wszystkich zaczęto zwać imieniem zwycięzcy. Wkrótce potem sami siebie nazwali nowym imieniem Germanów w przekładzie płóciennik. W związku z tym świadectwa o Germanach w Hiszpanii i Italii w epoce przed Hannibalem nie byłyby błędem źródła, ale odniesieniem do pierwotnej identyfikacji ludów w obrębie świata celtyckiego. I dopiero ekspansja z Jutlandii północnych Niemiec, którą rozpoczęła wyprawa Kimbrów i Teutonów, a której kontynuacją była eskapada Germanów ariowista na zachód, doprowadziła do zarzucenia stosowania tego etnonimu Germanie wobec innych sąsiadów Celtów, gdyż jedynymi sąsiadami od wschodu i północy stali się w I wieku przed naszą erą ci Germanie, którzy sami siebie zwali Deutsch. Tak jak przedstawiono to na planszy ilustrującej tę audycję. Pierwotni Germanie, znani światu celtyckiemu, byli nadryńskimi, Sąsiadami Galów sensu stricto. Czyli mogli być na przykład Belgami od strony językowej. Czyli mówić północno-zachodnim językiem indoeuropejskim, pokrewnym zapewne i celtyckiemu i germańskiemu w dzisiejszym rozumieniu tego słowa, jednak też językiem odmiennym od nich obu. W I wieku przed naszą erą dokładała się jednak ekspansja ludu, narodu, czyli Teutonów, Deutsch, kultury astorskiej. z Snadłaby. Na zachód i na wschód. I to ci ludzie, na przykład Swebowie, starą się w epoce rzymskiej wzorcem etnicznym dla określenia Germanie. Także pierwotnie Grecy i Rzymianie dzielili barbarikum na dwa superetnosy Celtów i Scytów. Sami Celtowie natomiast wyróżnili Germanów i podział ten przekazali Rzymianom. Germania jako kraina geograficzna Barbarykum i prowincja rzymska powstała dopiero w czasach cesarza Oktawiana Augusta. Jest to określenie geograficzne. Ludy germańskie zamieszkujące tę prowincję wcale nie musiały wszystkie mówić tym samym jednym germańskim językiem. Językiem, który uległ przestawce spółgłoskowej i którego ludność sama siebie zwoła ludem, narodem Deutsch. Jednak w epoce rzymskiej musiała się odbyć jakaś standaryzacja językowa tej zachodniej części Barbaricum gdyż z wielu różnych językowo ludów indoeuropejskich tego regionu do epoki średniowiecza przetrwali tylko i wyłącznie Germanie Deutsch oraz Słowianie nikt więcej co sprawia na wielu badaczach złudne wrażenie, że ten stan rzeczy obowiązywał także w starożytności jeżeli miał Barbarykum, Należy rozdzielić wyłącznie między językowych przodków dzisiejszych Słowian i Germanów. Źródła wyraźnie przedstawiają, jak w pierwszym wieku przed naszą erą doszło do upadku znaczenia i zasięgu kultury Celtów, który znaleźli się w strefie zgniotu że użyję tego modnego określenia pomiędzy atakującym imperium rzymskim i ekspandującym z północnego wschodu etnosem Germanów-Deutsch. Germanów, których poprawnie powinniśmy określać właśnie mianem Teutonów, Deutsch, gdyż wszystko wskazuje na to, że pierwotne pojęcie etnonimu Germanii odnosiło się do niegermańskich sąsiadów Celtów, na przykład Belgów. Nazwa ta dociera jednak do śródziemnomorskiego w takim momencie, gdy dokonuje się wielka przemiana etniczna w Barbaricum. Stąd dziś niegermańscy Germanie pozostają tylko pewnym postulatem badawczym a Juliusz Cezar i kolejne pokolenia pisarzy rzymskich mają już na myśli głównie, choć nie wyłącznie, Germanów Deutsch, mówiących językiem, który uległ przestawce spółgłoskowej. I w tym znaczeniu egzonim Germanie stosują od renesansu nowożytni użytkownicy języków z tąż właśnie przestawką spółgłoskową, jako swój autonim, nazwę własną, nazwę dla siebie samych, jako dla wspólnoty, Obejmujący Germanów kontynentalnych, skandynawskich i Morza Północnego, wspólnoty wyodrębnionej poprzez uczoność rentstasową, a później badania akademickie. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają podcast interpretację w serwisach Patronite i Bajkofitu.